Andrzej Duda za chwilę będzie z nami. Szanowni Państwo, jest już z nami prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Witamy serdecznie w Siedlcach, panie prezydencie. Szanowni Państwo, przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy gorąco, bardzo serdecznie, panie prezydencie, w Siedlcach. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Witamy serdecznie. Witamy, panie prezydencie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Witamy w Siedlcach. Witamy, panie prezydencie. Szanowni Państwo, dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy od odśpiewania hymnu narodowego. Szanowni Państwo, powitajmy gorąco wśród nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Witamy serdecznie panią Małgorzatę Sadurską, szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
bardzo gorąco, serdecznie witamy panią Zofię Romaszewską, żonę świętej pamięci senatora Zbigniewa Romaszewskiego, doradcę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z rodziną panią Agnieszką Romaszewską-Guzy i panem Jarosławem Guzy. Witamy serdecznie. Witamy gorąco panią Marię Koc, wicemarszałka Senatu wraz z przedstawicielami Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Powitajmy gorąco pana Krzysztofa Tchórzewskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ministra energii wraz z przedstawicielami rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy serdecznie. Witamy gorąco jego ekscelencję, księdza biskupa ordynariusza diecezji siedleckiej Kazimierza Gurdę wraz z przedstawicielami kapłaństwa naszej diecezji. Witamy serdecznie. Witamy gorąco pana Piotra Dudę, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność wraz z przedstawicielami związku, którzy przybyli do nas z całego regionu. Witam gorąco gospodarza miasta Siedlce, pana Wojciecha Kudelskiego, prezydenta miasta Siedlce, na którego ręce składam powitania dla wszystkich samorządowców miasta, gminy i powiatu siedleckiego i Mazowsza. Witam serdecznie. Witamy gorąco mieszkańców miasta Siedlce, regionu, gminy, powiatu. Witamy, dzień dobry państwu. Gorąco witamy media regionalne ogólnopolskie. Witamy w Siedlce. Szanowni państwo, pozwólcie, że odczytam uchwałę Rady Miasta Siedlce. Uchwałą numer 23, łamane na 285, łamane na 2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku. Rada Miasta Siedlce nadała imię Zbigniewa Romaszewskiego istniejącemu rondu u zbiegu ulic Torowej i Ziuty Buczyńskiej w Siedlcach. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta Siedlce uchwaliła rondu usytuowanemu u zbiegu ulic Ziuty Buczyńskiej i Torowej nadaje się nazwę Rondo Zbigniewa Romaszewskiego. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Podpisał przewodniczący Rady Miasta Siedlce Henryk Niedziółka. Drodzy państwo, teraz nastąpi moment odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej świętej pamięci senatorowi Zbigniewowi Romaszewskiemu. Poproszę o odsłonięcie poprzez zerwanie wstęgi. Proszę pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Zapraszam panią Zofię Romaszewską. Zapraszam pana Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii oraz prezydenta miasta Siedlce, pana Wojciecha Kudelskiego.
Proszę Jego Ekscelencję, księdza biskupa, ordynariusza diecezji siedleckiej, Kazimierza Gurdę o poświęcenie tablicy i ronda. Bardzo prosimy, księże biskupie. Życia pobożnie i rozsądnie wszyscy dążyli do nieba, gdzie w Tobie znajdą wieczne szczęście. Prosimy Cię, pobłogosław tych wszystkich, którzy będą przemierzać drogę przez to rondo, któremu nadajemy imię Zbigniewa Romaszewskiego. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych. Prosimy także, obdarz wieczną nagrodą Zbigniewa Romaszewskiego i wszystkich, którzy w dziejach naszego narodu szczegli prawdy, wolności i sprawiedliwości. Spraw, abyśmy, wspominając ich imiona, mogli się radować ze spotkania z nimi w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Siedlce, pana Wojciecha Kudolskiego. Wielce szanowny panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, wielce dostojni goście, grupa działaczy Solidarności. Grupa działaczy Solidarności, którzy mieli zaszczyt pracować razem z panem Zbigniewem Romaszewskim i w czasie, kiedy trzeba było walczyć z komunizmem i potem po odzyskaniu wolności wyszła z inicjatywą, żeby zgodnie ze zwyczajem siedleckim nazwać to rondą imienia pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Jest dobry zwyczaj, w Siedlcach jest wiele rąk, które noszą imiona sławnych Polaków, takich jak pan Roman Dmowski, jak Maria Skłodowska-Curie, jak żołnierze wyklęci, jak Rondo Solidarności, czy też Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Dwa słowa dlaczego? Dlaczego nadajemy imiona takim miejscom? Sprawa jest prosta. Mamy oddać w ten sposób cześć ich pamięci, ich działaniom, a także dać przekaz naszym dzieciom, naszej młodzieży, że byli wśród nas tacy wspaniali ludzie, patrioci bezinteresowni, którzy swoje życie poświęcili pracy dla ojczyzny, bo to jest rzecz najważniejsza. I z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję świętej pamięci panu senatorowi Romaszewskiemu za jego małżonce, pani Zofii, która razem z nim współpracowała także z działaczami Solidarności w naszym mieście. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że dzięki pracy takich ludzi mamy wolno Polskę, a w nim mamy piękne, wolne miasto Siedlce. Szanowni Państwo, jako prezydent tego miasta w obecności tak znakomitych gości muszę powiedzieć, że w naszym mieście dobrze wykorzystaliśmy możliwości, jakie dała nam wolność.
miasto zdecydowanie rozwinęło się jako jedno z niewielu, nie traci ludności, a ludność miasta wzrasta. To dzięki ludziom, którzy tutaj pracują, którzy działają, którzy tworzą miejsca pracy, którzy przyciągają kapitał do naszego miasta. Bezrobocie jest tylko 7%. Szanowni Państwo, myślę, że to jest warte podkreślenia. Liczba ludności, tak jak powiedziałem, stale rośnie. Dzięki temu, że władze tego miasta zadbały o infrastrukturę i tą techniczną, a także kulturalną, oświatową, sportową. To wszystko przyciąga ludzi. Myślę, że panie prezydencie, trzeba w tym miejscu powiedzieć także o tym, że to miasto jest bezpieczne. Bezpieczne, bo jesteśmy na trzecim miejscu wśród miast, byłych miast wojewódzkich, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ale musimy też powiedzieć i o pewnych naszych niepokojach. Panie prezydencie, z radością obserwujemy, jak wita pan żołnierzy amerykańskich w Polsce, ale troszkę z niesmakiem patrzymy na to, że jesteśmy jakby pominięci w lokalizacji tych wojsk. Tak jakbyśmy Polskę chcieli bronić na linii Odry. Myślę, że możemy w tym wspaniałym miejscu, w czasie tego pobytu, prosić pana o uwzględnienie naszego regionu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Panie prezydencie, temat godny wizyty prezydenta to także budowa drogi szybkiego ruchu do Warszawy. Brak takiej drogi blokuje rozwój naszego regionu. Panie prezydencie, ubiegamy się o pieniądze na dalsze inwestycje, na tak zwane regionalne inwestycje terytorialne, z których chcemy wybudować trzeci etap obwodnicy w Siercach, inne drogi w innych miastach, w sąsiednich powiatach, bo do RIT-u jest tam przypisanych 5 powiatów z naszego regionu. Chcemy wybudować tunel pod torami, a także centrum przesiadkowe. I tutaj ja wiem, że pan prezydent nam tego nie załatwi, ale jeśli ja to powiem w tak znakomitym towarzystwie, to może ktoś na nas zwróci uwagę. Panie prezydencie, w imieniu mieszkańców naszego miasta witam pana bardzo serdecznie, ale chcę też podziękować za to, że pan i cała ekipa, która w tej chwili pełni władzę w naszym kraju, konsekwentnie realizuje wszystkie jakby postulaty z kampanii. Panie prezydencie, ta ludność wzrasta. Dlaczego? Jeśli pan pochodziłby po ulicach naszego miasta, to zobaczy pan wiele niewiast przy nadziei. Ja mam z dobrze poinformowanych źródeł informacje, że już lecą do Polski bociany i przyniosą do naszych rodzin największy skarb. Małe dzieci. Panie prezydencie, 500+ w Siercach to 564 rodziny, które z tego programu skorzystały. To 36 milionów złotych, które wpłynęło do naszych rodzin. Podniosło stopę życiową i myślę, że takie było założenie, że wzrosła demografia. I myślę, że to się u nas dzieje. Myślę, że sprawa Mieszkanie Plus w naszym mieście ma też swoje odbicie, bo już Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego buduje blok. My jakby wyprzedziliśmy o kilka lat ten program 500+, bo wybudowaliśmy 373 mieszkania komunalne kilka lat już wcześniej. W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę tych mieszkań. To wszystko świadczy o tym, że dobrze wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam wolna Polska. Panie prezydencie, z radością witamy pana i całe towarzystwo, które przyjechało do Siedlec. To jest dla nas wydarzenie historyczne. Podnosi rangę naszego miasta na tej naszej pięknej ścianie wschodniej. Ja mówię, że na tej ścianie pan Bóg pozawieszał piękne obrazki, takie jak Siedlce. W imieniu wszystkich mieszkańców miasta i regionu witam pana bardzo serdecznie. Życzę do dobrego i bezpiecznego pobytu i jak najlepszych spotkań z tymi ludźmi, którzy pan zobaczy, jak pana kochają, jak pana serdecznie witają.
Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy panie prezydencie. Prezydencie miasta Siedlce pan Wojciech Kuderski. Dostojny kochani, 17 marca 2015 roku śpiewaliśmy w naszym teatrze. Wierzymy, że się uda, szczęśliwy miesiąc maj. Zwycięży Andrzej Duda, zwycięży polski kraj. Panie prezydencie, Pan Bóg dał nam tak wspaniałego prezydenta. Prosimy o zabranie głosu. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowna pani Zofio, pani Agnieszko, szanowna pani marszałek, szanowny panie ministrze, szanowni państwo posłowie, senatorowie, szanowny panie przewodniczący Solidarności, szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący Rady Miasta, szanowni państwo radni, wszyscy drodzy państwo, mieszkańcy Siedlec. Bardzo dziękuję za ten gest, gest pamięci, jakim jest nadanie temu rondu imienia pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego. Dziękuję za to, że wśród, jak podkreślał to przed momentem pan prezydent, wielkich postaci naszej historii, upamiętnionych w różnych miejscach, tutaj w Siedlcach, tablicami, pomnikami, rondami, obok pomnika Lecha Kaczyńskiego. Tu w tym mieście będzie także rondo imienia pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego. Człowieka wolności, człowieka sprawiedliwości, człowieka godności i wielkiej prawości. Człowieka, który od swoich zupełnie młodych lat, od lat 60., kiedy było to naprawdę niebezpieczne, czynnie walczył o prawa człowieka, o godność człowieka, o elementarną sprawiedliwość. Ogromnie się cieszę i dziękuję, że jest z nami dzisiaj pani Zofia, małżonka pana marszałka, która przez całe to jego dorosłe życie towarzyszyła mu. Nie tylko jako żona, nie tylko jako jego wielka miłość, ale także jako ta, która ręka w rękę z nim tą walkę prowadziła, która mu towarzyszyła. Dziękuję pani Zofio, że jest pani z nami. Dziękuję bardzo, że przyjechała też pani Agnieszka, córka państwa. Proszę państwa, Jan Krzysztof Kelus w swojej pieśni o wydarzeniach radomskich 1976 roku napisał: Czerwony Radom, widzę siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Ale kawałek dalej napisał też taki znamienny fragment: a co tam słychać u Romaszewskich?
tamte wydarzenia były swoistą cezurą w życiu pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego, w życiu państwa Romaszewskich. Wtedy właśnie włączyli się w działalność Komitetu Obrony Robotników. Komitetu Obrony Robotników, który był w zasadzie pierwszą w naszym kraju organizacją otwarcie walczącą o podstawowe prawa człowieka, człowieka pracy, robotnika w sposób zorganizowany, w sposób otwarty, w sposób zdecydowany, z dążeniem do legalności. Potem przez lata państwo romaszewscy prowadzili biuro interwencyjne KSS KOR. Potem zakładali Solidarność. A potem w 1982 roku pan Zbigniew Romaszewski znalazł się w więzieniu z 4-letnim wyrokiem, z którego odbył prawie 2 lata do amnestii. Zakładali Radio Solidarność. Nigdy nie ustawali. Żadne represje nie były w stanie zniechęcić pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego i jego żony do tego, aby prowadzić działalność dla człowieka, dla robotnika, dla obywatela, a patrząc dalekosiężnie, dla wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Bo przecież o to chodziło. Bo oni dobrze wiedzieli, że tylko w takiej Polsce wolność i sprawiedliwość będzie mogła być prawdziwa. I także potem, i przy okrągłym stole, i w latach 90. i później, kiedy przez ponad 20 lat pan marszałek pracował w Senacie, cały czas miał to samo dążenie i cały czas o to samo walczył. Był pod tym względem absolutnie niestrudzony. Myślę, że byłby szczęśliwy, gdyby patrzył na dzisiejszą Polskę i gdyby słyszał także te słowa, które przed momentem wypowiedział pan prezydent. O tym, że są realizowane programy ukierunkowane na zwykłego człowieka. Nie na to, żeby elity mogły sobie dołożyć jeszcze więcej pieniędzy do portfela. Tylko po to, żeby wreszcie dostał je zwykły człowiek, który naprawdę ich potrzebuje. Myślę, że byłby zadowolony, gdyby widział, że dzisiaj twardo mówimy o sprawiedliwości i nie tylko mówimy, ale czynimy wreszcie starania w tym kierunku, aby państwo było sprawiedliwe. Aby ci, którzy powinni byli karani, aby ci, którzy powinni być ścigani, byli ścigani. Aby nie było takich, którzy są nietykalni. Państwa, gdzie sprawiedliwość z założenia ma być jednakowa dla wszystkich. Wszyscy mają być jednakowo traktowani przez prokuraturę i przez sądy. To jest jedno z tych najważniejszych oczekiwań, które, wierzę w to głęboko, zostanie wreszcie zrealizowane. Pan prezydent przed momentem pięknie mówił o Siedlcach, o mieście, które się rozwija. Chciałem to mocno powiedzieć. Ono się rozwija także dzięki 10-leciom pracy pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego. I także dlatego powinien mieć tutaj swoje miejsce i dziękuję, że od dzisiaj będzie je miał. Szanowni Państwo, wiele zadań do wykonania jeszcze przed nami, ale jestem przekonany, że to dzieło, które przez właściwie całe swoje życie prowadził, któremu służył pan marszałek Zbigniew Romaszewski, które jest kontynuowane, będzie dokończone i będzie taka Polska,
na którą pan marszałek Zbigniew Romaszewski będzie mógł patrzeć z nieba z uśmiechem. Dziękuję bardzo. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Andrzej Duda! 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 Teraz, kochani, moment taki, na który czekacie. Bezpośrednie spotkanie pana prezydenta z mieszkańcami. Gorące brawa, poproszę. Kochani, właśnie w tej chwili kończymy tę oficjalną część. Teraz następuje ten moment, kiedy pan prezydent do tych osób, które są tutaj blisko, porozmawia, spotka się. Jest możliwość taka bezpośrednia kontaktu z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, panem Andrzejem Dudą. Drodzy Państwo, ta część oficjalna w tej chwili już została zakończona. Pan prezydent do tych osób, które są tutaj w naszym kręgu, tego ronda, z całą pewnością do każdej osoby tutaj z tego kręgu podejdzie, spotka się. Także, drodzy Państwo, żeby zapewnić to bezpieczeństwo panu prezydentowi, nie zastawiajcie z tyłu tutaj tłumnie pana prezydenta, bo i tak każdy jakby będzie miał okazję spotkać się z prezydentem. Drodzy Państwo, 11 lutego 2017 roku z tą pewnością będzie zapisane w historii miasta złotymi czcionkami, zgłoskami wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, przechodzi, drodzy Państwo, do historii miasta, ale to nie wszystko, bo jeszcze dzisiaj pan prezydent za chwilę uda się do Muzeum Diecezjalnego, gdzie będzie mógł podziwiać naszego siedleckiego, światowego El Greco, czyli obraz ekstaza świętego Franciszka, jedyny w Polsce obraz tego twórcy. Następnie będzie, drodzy Państwo, również miał spotkanie z kadrowiczami Pogoni Lwów, potem wywiad dla katolickiego radia Podlasie, jak również złoży wiązankę kwiatów pod pomnikiem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Drodzy Państwo, przypomnę, że gościliśmy prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej w Siedlcach już wspomnianego świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku. Również gościł u nas świętej pamięci prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie pan Ryszard Kaczorowski w 2009 roku. Kolejni to, drodzy Państwo, właśnie również prezydent Bronisław Komorowski i dzisiaj 11 lutego 2017